ostatni wyjdzie z wodnego koła, wygrywa 400 zł. Czas start. Kto dotknie krawędzi koła, wypada. Odpada. Całkowicie odpada? Całkowicie odpada. Czas na pierwszą konkurencję. Ojeju, coś mi pomoże przeleciało. Są rybki, przepływają małe rybki. Nie chcę mieć rybek na mojej sztupkę. Czas na pierwszą konkurencję, w której się zamoczycie od razu. Ponieważ super. Od razu lecimy z pierwszym, ponieważ to ostatni zacznie oddychać. Rybki, pomyśl, co chcesz powiedzieć. Tak, i powiedz. Ponieważ to ostatni zacznie oddychać, wygrywa. Technika dowolna, póki będziecie mieli twarz pod wodą. Jezus, to mój szuszaczek, zostaw sam go. Kto pierwszy wyjdzie na powierzchnię, traci życie. Nie mogę! 3, 2, 1, start! Głębiej troszkę tam, buzie. Proszę Państwa, kto pierwszy się wynurzy, traci życie. Kto dłużej wytrzyma, będzie miał możliwość na nagrodę. Jak na razie, proszę Państwa, radzą sobie gratulacje, Julii, ta przegrywa. Ja jestem najgorsza, jeżeli chodzi o bycie pod wodą. Brawo, Kanio! Let's go! Osoba, która wyszła jako pierwsza, jest to Julitka. Julitka, niestety tracisz życie. Ja nie umiem nawet 10 sekund trzymać, bo ty jeszcze będziesz tak głębiej tą głowę. Ja już wtedy wypuściłam tę głowę. Kania, losuj. Moja nagroda to kółko dmuchane. Ej, fajne. Dasz, proszę? A może się oprzeć o tego, garbi super brykę. Chodźcie się oprzeć wszyscy. Ja się nie mogę oprzeć. Ja to powiedziałam pierwsza. Ej, no, jakie tutaj są paczki. A wiecie, że podobno jak są dmuchańce basenowe, to nie powinno się ich dmuchać ustami, bo wtedy w środku się rozwijają grzyby, a powietrzem z pompki wtedy w środku jest sucho i nie ma wilgoci jeszcze. A kto mi te grzyby zrobił? Ty, małż. To dla ciebie, panie prowadzący, małż. O, fajnego masz małża. Proszę Państwa, czas na troszeczkę wejście na głębszą wodę. Nie. Ja idź. To są jakieś smyradła pod sobą. Opuśćcie mi go lepiej. No, dopił pod kamerkiem wody. Nie chcę tu być. Ania, zmieścimy się tam we dwójkę. Nie. A czemu ona jest tak mała na pompę? No bo słabo mi się zrobiło. No bo miała malutkie płytka i malutko dmuchała. Ej, tu coś kłuje, obrzydliwe, czemu my tu stoimy? Ej, tu są kujaki! Co? Kujaki! Mordeczko! Mordeczko, tu są kujaki, to są kuje! Jeździ, tutaj kuje są pod nami. Ej, zostańcie, bo się posiga. O, robimy steering wheel, Wika? Tak. Steering wheel! O, tak. To jest przecież steering wheel, prawda? Nie, to nie jest steering wheel, to jest swimming wheel. Przed chwilą pan zaproponował, żeby zagrabić te kujki, które macie na dnie, ale to jest kolejne zadanie. To ostatni nie dostanie zakażenia, wygrywa. A tak serio, czas na kolejną konkurencję. Jezus! Ej, coś mi wystało palca. Ja wypuszczam miseczkę i będziecie rzucać do niej w kolejności oddychania, czyli Hania pierwsza rzuca, kto ostatni nie trafi, przegrywa życie. Ja teraz to! Nie traf, skuć, baba! Kurczo wodna! Jak ty co ze mnie nie musisz trafić? No to nie jest łatwe. Ale ty się złabiaki! No nie! Taniej! Ej, co to jest? Rzucaj! Ej! Olala! Helpa me! Ej! Oszustwo! Oszustwo! Ej, domnijcie się, bo ja nie mam tu dna! Proszę Państwa, został Bartek! Bartek oficjalnie traci życie! Kolejna zasada, umowa dżentelmeńska, nie ma sikania, póki ja nie pozwolę. Ale niemiłe tutaj jest to, że mnie coś cały czas dotyka. Tutaj na serce coś swędoli w stopy. Strasznie się cieszę, że w końcu mnie coś dotyka. Kolejna konkurencja sprawdzi wasze umiejętności gry w siatkówkę. Osoba, która odbije najmniej nad głową sposobem górnym, traci życie. A odbijamy w kolejności wygrania piłeczek. Gotowa? Tak. 3, 4. Raz. Dwa. Ej, a osoba, która odbije najwięcej, zyskuje na przykład krakersy pyszne? Kto odbije z największą ilością? Nie da się z wami. A kto odbije najwięcej razy, zyskuje jedzonko. Julitka gotowa? Tak. Jezus, cały czas mnie coś... Jezus, cały czas mnie coś... Nie rozumiecie tego. Rozumiem, no. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Julitka chyba bardzo chce. Julitka chyba bardzo chce zjeść. Nie.
Ej, ona chce tą zapiekankę. Odolny to był. 37 razy! Gratulacje! Odbij się 37, tak? To dętka jest. Pewnie. Ej, ale rzeczywiście co chwilę coś mnie smyra za nóżki. To jest fajne utrudnienie. Rybki, później się rozliczymy. Wyślę fakturkę. Oliwier! Jestem gotowy. Raz, dwa, trzy, cztery. 14, 15, 16, 17, 18. Ej, ja wiecie jak się ta piłka nazywa? Kopaja, a to jest do siatki. Nie można kopaja. Lepiej nie można kopaja, bo zrobisz jaja. Olivier ma 18 punktów, a teraz czas na Wiktorię. 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 razy, proszę państwa. Uwaga. 2, 3, 4, 5. No i tracę 6. życie, dziękuję. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 1, 0, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 0, 8, 4, 9. 50! 50 punkt zaliczone od czoło Julitki! Zapiekanka! A ja niestety, widzowie, tracę życie. Julitka, co chcesz? Nie, kto wygrał? Ej, przepraszam! Chociaż frytuszki! Nie! A co masz ze mną? Zapiekanka, frytki, kiełbaska, co byś chciał? Uważaj, bo będziesz koło! Zmykaj stąd, Dziunia, bo jesteś absurdalnie nie na miejscu. W tym momencie. Zapiekanka z kieczupiczkiem. 37 odbić, 37 frytki. U mnie, proszę państwa, na moich challenge'ach nie ryzykujemy tutaj zdrowiem. Jednak nie chcemy, żeby Bartuś miał udar słoneczny. Udar, przegrzanie. Udar słoneczny, więc na czerep dziękuję. Możesz. Dziękuję, dziękuję, już. Ale oczywiście poparzenie na barkach zostaje. Mam prezent dla ciebie. Dziękuję bardzo. Przekupstwo sędziego. Może kazać im to zjeść, co ty na to? Nie kopcie, kurczaki! Podziękuj swojej koleżance! Właśnie! Wika, wypieprzasz z kółka. Kazano mi was pilnować, ale pani w brązowym bardzo często wypiła. O la la la! Wydupcasz! Wika! Wika! Ej, to było 0 IQ w tym momencie! Było 0 IQ! 0 IQ! Wika, niestety, ale odpadasz. Jak aż słońce zaszło, bo smutek. Wasze słoneczko stąd szybko, świeży przyjdzie, zobaczysz, że ciebie nie ma. Ej, zrobię coś, nie, zrobię przy świeżym coś. Zrobię to, że ty nie dajesz tak i on cię okrzyży, czemu tak zrobiłeś? Bez kitu, my dobra, 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 dobra. My z Barkiem cię tak złapiemy i to mówimy. Złapiemy ją za ręce i do może nie tak, bo nie chcę wylądować cała, wiecie, no, popchnijcie ją za te. Popchnijcie mnie. Ej, dobra, ja chciałem zapytać tylko jedną rzecz. Czemu Julita ma koło, skoro koło jest nagrodą, a ona wcale nic nie wygrała? Sama nie wiem. Autentycznie jestem zła na siebie, bo to akurat była głupota w tym momencie. Cała ty. Ale mam! Ej, nie chlap mnie! Ej, dobra, dobra! Odpadasz! Trzeba było mnie nie chlapać! Ej, nie mogę odpaść, bo ktoś mnie rzucił! Ej, zaraz cię wyrzucę jeszcze! Ej, dyskwalifikacja! Takiego przebiegu się nie spodziewałem. Powstaj! Szczerze powiem, no ale jakby na poprzednich kołach można było wypychać ludzi, nie? I zdupcaj! No okej! Jest mi bardzo przykro, Wika. Ej, czy to jest zobacz na Kubickiego? Ej! Nie marnujemy jedzenia! A ja ją zjem po prostu! A tak na serio? To opłynęłam i wkurzałam ich i wpłynęłam w to. Aha! To był prank na tobie! To wiesz co, tą zapiekankę za tego pranka? Ej, ale Wiki to był pomysł, nie mój. To był mój pomysł, żeby cię wkręcić. Wika, proszę państwa, oficjalnie odpada. Bartuś, zapiekaneczka. Ale... Ej, czy Wika zawsze odpada jako pierwsza? Nie, nigdy nie odpada jako pierwsza. Mam coś dla ciebie. Oliwier, już nie chcę. Trzymaj, poczekaj. Oliwier, a ty chcesz ułatwienie jakieś za to, tak? Tak. Ej, to są te gołębie, jak siedzisz na zewnątrz w maku. Odchodzę. Chcesz odbić to, ja bym po prostu chciała jednego tego ułatwienie. Będziesz bohaterem, a nie każdy bohater nosi pelerynę. Jak dasz mi gryzę? Każdy bohater za to nosi zapiekankę. Co? Zanim przejdziemy do kolejnej konkurencji, to żeby Oliwier się już odczepił ode mnie z tymi małżami, to idę dać mu niespodziankę. Twoją niespodzianką jest... Tak jest, dziękuję! Yeah. Ej, tylko czyli, zakaz w twarz strzelania. Czyli teraz, żeby cię nie wkurzał, to nas ma wkurzać. Tak jest. A teraz czas na kolejną konkurencję.
Nalałem! Ej, we mnie! Paweł, weź też piłkę, proszę. Fuck? Paweł, let's go! Bierze to i do góry, pół wydumca leci na środek tego. Jesteśmy tutaj zgromadzeni dzisiaj, żeby zagrać w siateczkę 2x2. Zasady są takie, nie można dawać ręki za linię siatki. Tutaj, jeżeli piłeczka wypadnie poza to, to jest out. Chłopaki, zaraz będzie dyskwalifikacja. Gramy do 5. Drużyna, która przegra, będzie miała utrudnienia z koła tortu. Z koła tortu? Koła tortu? Koła utrudnień. Ej, możecie ogarnąć się? Kolejne utrudnienie, muchy końskie. Ej, nie gadaj! Serio? Nie, no co ty? No way! Dotkła? I'm so sorry, dosłownie Bartek, zbliżałeś to. Zupełnie nieświadomie dotknęłam, po prostu skupiłam się na nich, a nie na kole. Tak, koło pływające jest najgorsze, bo ono pływa i po prostu robi... Robi ruchy, robię ruch. W twoją stronę. Dobra, kochani, ja oficjalnie odpadam, ale ponieważ konkurencja powinna być 2x2, no to jeszcze do tej konkurencji zostanę, żeby miała ona sens. I jest mi niesamowicie wstyd. Proszę państwa, papier, kamień, nożyce, kto zaczyna? Na ry. 3, 4. Julita, decydujesz, kto zaczyna. My. Ej, ale strasznie fajnie się tak macha rękami. Noszona! 1-0, proszę państwa, stop! Aha, stop! 1-0! Druga runda, 3, 2, 1, start! Bo wciskasz mi play, słodka, jest jak... Out! 1-1! Nie wiem, co pokazuje rękoma, ale tak robili zawsze na kawędrze! Went! Out! Ej, a ja to gram! 2-1! Yeah! 2-2! Serve the internet. To było! 3-2! 4-2! 4-3! Kolejny serw Unity! No, co to? Ej, co to? 4-4! Decydujący! Zawsze w siatkówce musi być 2 punkty przewagi, dlatego teraz jest punkt finałowy. Bartek serwuje. Nie, no nie siona! Niesiona! Niesiona, proszę państwa, niesiona! Czyli jest 5-5! Serwuje Julita! Serwus! Serwus, dziewczyny! Serwuje Bartek Kubicki! Proszę państwa! Wygrany, wygrany! Wygrany! Ej, bo dwa tenu woda wylejesz! Przepraszam. Powodzenia wam życzę, idę na zapiekankę. Ej, Julita, szybciej! Nie, ja nie chcę tu, ja nie chcę tu, ja nie chcę tu! Uję się, tutaj są telekamery! Julita! Ej, nie, chyba ty! Chyba... Zmontujesz sobie, jakby... Ej, ja dotknęłam, bo poszłam ręką! No i dupa, i no, mimo tego, że odpadasz, musisz zrobić karę, zanim wyjdziesz. No i super. Zdejmujesz majtki na 10 minut? Chcesz coś takiego? No. No. Ej, Julitka, wygrywa! Pływasz wokół kółka przez 2 minuty! Oliwier, wstawaj siły! A Oliwier, proszę państwa, karę losuje... Co to? Przywiązujesz się do kogoś na 5 minut. Kara dla Bartka! Ej, co to za... Ja miałem nie mieć kary, bo wygrałem z tymi znojami. Proszę bardzo, proszę się przywiązać. Jak chcecie, czy za nogi? Nie, nie przodem! Ej, dawaj na 3-4 biegniemy w jedną stronę. Nie. Julitka, za karę, żeby było trudniej z tym pływaniem, popłyniesz w następnej konkurencji. A dlaczego? To się dowiesz za chwilę, na razie możesz usiąść. Panowie, czas na kolejną konkurencję, słucham. Co? Można już? Nie! 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 Dobra, możecie sikać, proszę państwa. Dobra, ja się odsuwam też. Nie, what the fuck? No nie sikam, na razie siedzę. Ej, to miało być karta. Nie, nie, ja nie sikam, ja czekam, żeby zobaczyć, czy ty się sikasz obok mnie. Jak się rozwiążecie, to już nie będzie można sikać. Co? I proszę państwa, Oliver teraz sika? Sika, Oliver sika, więc ja się troszkę odsunę. No i nic, już po wszystkim.
To możemy przesunąć się? Tak, ale nawet nie czujesz, że jest cieplej. Czuję, takie różne. Kolejna zasada, kto dłużej wytrzyma pod wodą z twarzą w dół? Nie, jeśli chcesz, żebym odpadł zaraz, to możemy tak zrobić. Spertuję. Kolejne zniesienie zasady, teraz jak dotkniesz, nic ci nie stanie. Jeżeli przejdziesz poza 50% ciała, przegrywasz, odpadasz. Git. Możesz dotknąć. Tak jest. Żartowałem, odpadasz. Ja ale on dotknął pierwszy. Odpadasz. Co? Nie. Żartowałem. Czas zacząć kolejną konkurencję. Wydaje mi się, że Bartkowi spodoba się ta konkurencja. I jako, że wygrał w siatkówkę, możesz sobie wybrać jedną małżę. Ta małża. Dobra, wybieram tej. Osoba, która rzuci największą ilość kaczek, dostanie ułatwienie. Osoba, która przegra, będzie miała utrudnienie. Koniec czasu z utrudnieniem utrzymywania się. Za chwilę utrudnimy jeszcze bardziej. Oglądajcie do końca. Papier, kamień, kto pierwszy? 3, 4. O, rzucasz pierwszy. Holiday, yeah, holiday, yeah, yeah. Nie będzie ciążę, no. Dwa. Dwie kaczki. Wynik Bartka to 7 kaczek. Jakżeś to policzył, Einsteinie? Raz, dwa, trzy, cztery, trzy, siedem. Cztery. Idziemy do ciebie. Gratulacje, Bartek, bardzo ładna. Dziękuję. Kaczka. Oliwier. Ale gratulacje. Bartek, czas na twoje ułatwienie. Okularki, jest git, okularki są fajne. No co ci, co tu będziesz widział? Uważam. Twoją porażkę, jak utoniesz. Bartku, proszę na okularki. A? Kostuś, proszę zakręcić. Ja bym się chciał, trzymasz się z kimś za ręce 5 minut. Nie, czemu to są dla mnie te utrudnienia? Zakładasz w plecach z obciążeniem! Ojej! To jest to... Ej, mówiłem ci! Najgorsze. Jakby powiedziałem, że będę patrzył na ciebie, jak będziesz tonął, nie? Jakby to się będzie działo, nie, naprawdę. Nie, no najgorsze! A proszę państwa, teraz czas wypłynąć na głębokie wody! Na naszych odcinkach, proszę państwa, robimy wszystko bezpiecznie. Wszystko bezpiecznie. Bezpiecznie. Więc chłopaki nałożą kapoczki, żeby nie utonąć, albo żeby było łatwiej znaleźć ich zwłoki, jak Oliwier pójdzie na dno. Nie, nie no coś ty. Chłopie, tornister do szkoły tyle waży. No. Czas na wypłynięcie na głęboką wodę. Sprawdźmy wyporność kapoka z plecakiem obciążeniowym. O! Oliwier, nie toniesz? Nie tonę. Wszystko jest bezpiecznie, kochani. Normalnie się unoszę, tylko muszę trochę więcej machać nogami. Teraz zapraszamy Julitkę na wykonanie swojej kary. Tak. Dawaj, 2 minuty, szybciutko. Dobra, Julitka, 3, 2, 1, start. A ja idę... Pływam, żeby nie zamoczyć włosów. Ja nie umiem inaczej, umiem tylko żabki. Ile można szerzyć w tym kole? Jeszcze z tym baranem. Kara wykonana, mogę wyjść. Ej, kosek się topi, żywc wymiotował. Kurna, zżygałem się. Ja wychodzę, ja nie chcę z nim, on to żyga. Napił się wody i zaczął żygać. Tak, tak, Kostuś. Strasznie mi kapok wypływa i mi przeszkadza. O, zobacz, o tak. Dobra, mam propozycję, ponieważ zaczynamy za chwilę kolejną fajną konkurencję, której przydałoby się, żebyś jednak nie żygał w trakcie niej. Ściągasz plecak za życie. Konkurencja to ochroń swoją watę cukrową. Uuu, fajne, dobra, zabieraj życie. Oddaję plecaczek. Oddaję życie. Oddaję tornister. Będę miał tyle samo życi tak co Bartek, więc szanse się wyrównają. Dlatego decyduję się oddać tornister. Tornister. A kto pierwszy straci swoją watę, traci życie. Uwaga, zasady są ale fajne, to zniknęło od razu. Na początku nie możecie sobie utrudniać, nie możecie sobie wybijać tego z ręki. Musicie to po prostu utrzymywać poza poziomem wody. Później urozmaicimy. Proszę bardzo, zielona dla zielonego króla i niebieski dla niebieskiego króla. Ej, kopiujesz mój styl, klocu. Kiedy wojna? Jest też wojna? Przed chwilą żygałeś. Teraz się dziwnie się wstrzymuje kupę, będąc floating, you know. I know, floating makes shitting
Better. Better. Panowie, czas na urozmaicenie rozgrywki, czyli dodanie pistoletów na wodę. Okay. Proszę bardzo. Zasada jest taka, możecie sobie psikać wodą z pistoletów. Nie możecie chlapać. Prawie wypadło. Tak nie można chlapać. W ogóle to jest mega fajny pomysł na odcinek, więc jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek z kto ochroni swoją watę, wygrywa hajsik, piszcie w komentarzach. Ale pizza, proszę fajnie. Bartek trafił kilka razy w watę Oliwiera, jak widzicie, proszę państwa, tutaj troszeczkę się rozpuściło, ale nadal mają chłopaki dużo. Wygrałem! Kurde! Gratulacje, Bartek! A moja nienaruszona! Twoją nagrodą jest możliwość zjedzenia waty cukrowej i nie stracenie życia! A ty, Oliwier, oficjalnie tracisz życie! Panowie, jak się czujecie? Dobrze, kupa. Kupę ci się chce? No, mnie ciśnie kupka. Jak się czujesz, Bartek? No, mnie w ogóle nie ma problemu z byciem tutaj. Czas trochę utrudnić. Ściągamy kamizelki. Ale po co? Ponieważ następną konkurencją będzie, kto dłużej wytrzyma na powierzchni wody bez używania rąk, wygrywa i nie traci życia. Osoba, która przegra, wiadomo, przegrywa życie. Panowie, poproszę kamizelki. 3, 2, 1, ręce do góry! Stop! Idę do toalety! Bartek Kubicki wygrywa dzisiejszy odcinek! Wygrywa 400 zł! Wygrałem 400 zł, a my się widzimy za niedługo!